Cześć, jestem Jakub Kwiatkowski, to jest kanał IDSoft na YouTube, a Ty oglądasz informatykę dla nieinformatyków. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku Informatyki dla nieinformatyków opowiemy sobie o sieciach komputerowych. W telegraficznym skrócie opowiem o tym, jak rozumieć słowo sieć, co to jest sieć komputerowa, jak działa sieć komputerowa i jakie wyróżniamy ich rodzaje. Oczywiście nie zabraknie analogii do otaczającego nas świata, tak by temat stał się łatwy i przystępny do zrozumienia. Na początek zacznijmy może od samego słowa sieć i jak je rozumieć. Skojarzenie z siecią rybacką czy pajęczyną nie do końca odda istotę sprawy. Dużo lepszym skojarzeniem byłoby porównanie sieci komputerowej do sieci transportowej. Wystarczy rzut oka na mapę Google i ukazana tam sieć połączeń drogowych oraz kolejowych w prosty sposób pokazuje nam istotę rzeczy, a mianowicie sieć ta umożliwia nam wspólną komunikację pomiędzy miastami, jak i mniejszymi miejscowościami. Taką samą funkcję pełni sieć komputerowa, umożliwiając urządzeniom komputerowym komunikowanie się i wymianę danych. Najpopularniejszą siecią jest sieć Internet, ale o jej historii i szczegółowych zasadach działania opowiem w innym odcinku. Skupmy się dziś na ogólnej definicji sieci komputerowej. Jak już wspomniałem, jest to sieć telekomunikacyjna umożliwiająca urządzeniom komputerowym, takim jak telefon, tablet, laptop czy serwer, bezpośrednią lub pośrednią wymianę danych pomiędzy sobą. Bezpośrednią komunikację można rozumieć jako po prostu połączenie dwóch urządzeń ze sobą kablem lub poprzez sieć Wi-Fi typu ad hoc. A komunikacja pośrednia natomiast odbywa się, jak sama nazwa wskazuje, za pośrednictwem urządzeń pośredniczących, czyli przełączników i routerów. Sieć komputerową, jak wspomniałem na wstępie, można łatwo porównać do sieci transportowej. Wyobraźmy sobie firmę transportowo-kurierską, która odpowiedzialna jest za dostarczenie nam zamówionych przedmiotów z popularnego internetowego serwisu aukcyjnego. Najpierw przesyłka odbierana jest przez kuriera, który dowozi ją do najbliższego magazynu firmy kurierskiej, skąd w nocy przewożona jest do innego magazynu tej firmy kurierskiej, najbliższego naszemu miejscu zamieszkania. A następnego dnia rano pobiera ją kurier i przywozi nam do domu. Analogicznie sytuacja wygląda w świecie komputerów. Podobnie jak w przypadku naszej paczki, tak jak trafiała ona do kilku magazynów, punktów transferowych firmy kurierskiej. Tak samo w sieciach komputerowych wykorzystuje się takie węzły komunikacyjne, by wymieniać dane. W przypadku sieci komputerowej takim węzłem będzie urządzenie zwane routerem. To jego zadaniem jest kierowanie ruchu do innych routerów w ten sposób, by ostatecznie dostarczyć dane we właściwe miejsce. Tak naprawdę cała nawet rozległa sieć komputerowa składa się właśnie z połączonych ze sobą węzłów, czyli routerów. Funkcję routera ma zarówno urządzenie brzegowe stosowane w większych firmach lub u dostawców internetu, będące w stanie obsłużyć setki, a nawet tysiące poszczególnych komputerów, jak i również takie proste urządzenie, znane większości widzom zapewne, czyli domowy router Wi-Fi. Jest on przeznaczony do obsługi kilku komputerów. Niemniej jednak jest również pełnoprawnym routerem. Poza routerami stosuje się co prawda całą gamę innych urządzeń sieciowych, takich jak przełączniki, switche, firewalle czy modemy, ale nie są one istotne na tą chwilę w rozumieniu działania sieci. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jedynie umożliwiają dostarczenie danych do węzła sieciowego, jakim jest router.
Sieci komputerowe możemy podzielić na kilka sposobów. Pierwszym, chyba najbardziej kojarzącym się większości widzów, jest podział poprzez medium transmisyjne. Rozłożymy pod tym względem sieci wykorzystujące transmisję radiową, czyli popularnie zwane sieciami bezprzewodowymi, oraz sieci oparte na fizycznym okablowaniu. Najczęściej stosowanym kablem jest kabel UTP, 8-żyłowy, składający się z 4 skręconych par. Jest popularnie nazywany skrętką, chociaż większość użytkowników po prostu nazywa go kablem komputerowym. Oprócz kabla UTP za medium transmisyjne może posłużyć chociażby sieć energetyczna, czy na przykład kable koncentryczne. Bardzo popularne, szczególnie u dostawców internetu, historycznie dostarczających telewizję kablową. Przy tworzeniu sieci szkieletowych, czyli na przykład do połączeń pomiędzy kluczowymi przełącznikami i routerami u danego operatora lub firmy, zwykle stosuje się połączenia światłowodowe. Ale również coraz częściej doprowadza się światłowody do budynków mieszkalnych, oferując usługę FTTH, czyli Fiber to the Home, w wolnym tłumaczeniu światłowód do domu. Oczywiście nie należy tego rozumieć dosłownie. Światłowód ze względu na swoją bardzo delikatną i kruchą konstrukcję nie nadaje się do instalowania w zwykłych pomieszczeniach. Doprowadzany jest on zwykle do skrzynki technicznej znajdującej się na klatce schodowej lub na ścianie domu, a ostatnie kilka metrów instalacji wykonywane jest zwykłym kablem miedzianym. Drugim podziałem, jaki często stosuje się w sieciach komputerowych, jest podział funkcjonalny. W firmach często mamy do czynienia z paroma oddzielnymi sieciami, mimo iż często używają tego samego kablowania. Najczęściej spotykanymi odrębnymi sieciami w firmach będą sieć komputerowa, sieć telefoniczna, która dziś oparta jest na technologii VoIP, Voice over IP, o której zrobię oddzielny odcinek, oraz sieć SAN, Storage Area Network, która zajmuje się komunikacją serwerów z macierzami dyskowymi, dostarczając zasoby dyskowe do nich. Trzecim często stosowanym podziałem sieci jest podział ze względu na ich zasięg. Wyróżniamy tutaj sieć lokalną, czyli LAN, Local Area Network, jak i sieć rozległą, czyli WAN, Wide Area Network. Dla uproszczenia można powiedzieć, że dla przeciętnego nieinformatyka sieć WAN to po prostu sieć internet. Wspominam o tym, ponieważ większość routerów bezprzewodowych, które widzowie mają w swoich domach, ma oznaczenie LAN i WAN z tyłu urządzenia i pewnie ciekawiło ich, co one oznaczają. A więc już wiecie, że do portów sieci lokalnej oznaczonych LAN na waszym routerze domowym podłączycie komputer, telewizor, drukarkę sieciową czy konsolę do gier, a do portu WAN w tymże routerze podłączycie po prostu kabel od internetu. Mam nadzieję, że udało mi się dziś wyjaśnić, czym jest sieć komputerowa, jakie są jej podstawowe typy, jak działa i jakie są jej elementy składowe. Pamiętajmy, że to sieć komputerowa pozwala w ogóle na łączenie się komputerów i wymianę informacji, a więc jest podstawowym elementem składowym wielu usług i bez niej zastosowanie dzisiejszych komputerów byłoby bardzo ograniczone. To z pewnością będziemy regularnie poruszać związane z nią tematy. Wyjaśnimy, jak działają poszczególne elementy sieci bardziej szczegółowo oraz stworzą może małe warsztaty na temat tego, jak bezpiecznie skonfigurować domowy router Wi-Fi. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to proszę, daj łapkę w górę na YouTube i polub go na Facebooku, zależnie od tego, gdzie go oglądasz, oraz śmiało udostępnij znajomym. Bardzo serdecznie też zapraszam wszystkich widzów do aktywnej pomocy w wyborze interesujących tematów, które chcielibyście, bym omówił z perspektywy doświadczonego specjalisty IT. Jakie technologie Was najbardziej ciekawią, pasjonują, a może wprowadzają w zakłopotanie? Piszcie swoją proszę propozycję w komentarzach pod filmikiem
lub na naszym fanpage na Facebooku, Google Plus lub Twitterze. Poprzedni odcinek z tej serii możesz zawsze zobaczyć, klikając jego ikonkę tutaj, aby być poinformowanym o najnowszym odcinku z tej serii. Zapraszam do polubienia naszego profilu w tych serwisach i subskrypcji naszego kanału na YouTube. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.